która gwiazda zaświeci jako pierwsza na wigilijnym niebie Anno Domini 2018? Trudne pytanie, bo jednocześnie zaświecą aż trzy. I nawet w wielu miejscach obserwacjom ma sprzyjać pogoda. Ot, taki mały świąteczny cud. Patrzmy więc uważnie, a około godziny 16 na sklepieniu niebieskim ukażą się Vega, Capella i Mars. Oczywiście ten ostatni nie jest gwiazdą, ale bywa, że planety też odgrywają symboliczną rolę gwiazdy wigilijnej. Taka różnorodność sprawia, że niezależnie od tego, w którą stronę spoglądamy, nikt nie będzie pokrzywdzony. Kto ma okna skierowane na zachód, ten wysoko na niebie dojrzy Wege. Kwadrans po 16 dołączy do niej Altair. Kto spogląda na południe, z łatwością znajdzie Marsa. A kto patrzy na wschód, ten nie przegapi Capelli. A co z kierunkiem na północ? Zwróćmy uwagę, że Capella świeci w północno-wschodniej ćwiartce nieboskłonu, a poza tym, jeśli poczekamy do 16.30, naszym oczom ukażą się sanie świętego Mikołaja. Na tę jedną noc w takie właśnie zamienia się doskonale znany nam wielki wóz. A co z kometą Virtanena? Nie jest aż tak spektakularna, by pchać się na świąteczny afisz. Tym bardziej, że takie obrazki jak ten z Plejadami już się nie powtórzą, ale po świętach warto na nią zapolować. Księżyc ustąpi już z wieczornego firmamentu, sama zaś kometa powinna być widoczna na granicy dostrzegalności gołym okiem. Do nowego roku wędruje wśród niepozornych gwiazd, na tle których powinna wyróżniać się jako mglista plamka. Wskazówkami dla jej odnalezienia niech będą Capella, która przecież jest jedną z najjaśniejszych gwiazd całego nieba, oraz wspomniany już wielki wóz. Właśnie między nimi porusza się kometa Virtanena. Zwyczajem poprzednich lat zapraszam na świąteczno-noworoczny konkurs. Hasło brzmi Moja Gwiazdka. Zadanie jest proste. Umieść lub znajdź na swojej domowej choince lub w jej otoczeniu astronomiczny akcent i prześlij zdjęcie pod adres, który wyświetla się na ekranie. Atrakcyjne nagrody czekają na czele z lornetkowym szukaczem komet. Do tego dołączam pierwsze egzemplarze astrokalendarza 2019. Czekam do Sylwestra, a na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok jak zwykle życzę widzom wszystkiego nieziemskiego. Piotr Majewski. Thank you.